Aby zrozumieć wszystkie procesy związane z zanieczyszczeniem naszego powietrza, zadajemy sobie podstawowe pytanie, skąd się biorą śmieci. Dlatego na naszej instalacji można prześledzić, jak na przestrzeni wieków radziliśmy sobie z nadprodukcją śmieci. Ta ekspozycja jest nie tyle artystycznym krzykiem czy krytycznym podejściem do tematu, ale jest również takim bardzo mocno przebadanym tematem na temat historii śmieci, znaczenia czy miejsca zwierząt w naszym życiu. Projekt Porozmawiajmy o śmieciach jest próbą poszukiwania alternatywnych, nowych sposobów w walce z zalewającym nasze miasta lawiną odpadów, co wydaje się jedynym sposobem na zredukowanie czy też spowolnienie procesu zaśmiecania naszej planety. Marcin Szczelina i Hugon Kowalski tak naprawdę stworzyli instalację, która bardzo mocno też nas pobudziła do refleksji. Jeżeli chcemy żyć w lepszych miastach, mniej zaśmieconych miastach, bardziej zdrowych miastach, to tą zmianę powinniśmy zacząć od nas samych. Dla nas praca nad ochroną środowiska to jest coś niezwykle ważnego i coś, co jest absolutnie naszym obowiązkiem. Jesteśmy instytucją pierwszą w Polsce, która wypracowała sobie standard Green Key, a więc stopniowo staraliśmy się wprowadzić pewne rozwiązania, które będą właściwie można powiedzieć trwałe i w pewnym sensie nie będą zbyt mocno ingerować w środowisko, ale też będą mocno walczyć o ponowne wykorzystanie zasobów, które mamy. Dlatego dla nas niezwykle jest ważne, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z szeroko pojętym dziedzictwem, przeszłością, ale też dbałość o to, co zostawiamy po sobie dla przyszłych pokoleń.